Pomnik Przemysława Gosiewskiego został odsłonięty w Kielcach. Stanął obok przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Warszawskiej 5. W uroczystości wzięli udział m.in. Jadwiga oraz Jan Gosiewscy, rodzice wicepremiera i posła ziemi świętokrzyskiej, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, licznie zebrani mieszkańcy Kielecczyzny. Pomnik powstał w pracowni artysty rzeźbiarza Stanisława Milewskiego. W wizji artysty premier Przemysław Gosiewski stoi, dotykając mównicy, granitowej mównicy, która w części jest oszlifowana. Symbolizuje to nasze państwo, naszą ojczyznę. On dołożył swój wkład. Sprawił, że to nasze państwo mogło być budowane, by stawać się coraz piękniejszym i coraz silniejszym. Ale z drugiej strony pozostawia dzieło dla nas, którzy tu dziś zgromadziliśmy się, i dla wszystkich Polaków. Na niemal dwumetrowym monumencie widnieje napis: Przemysław Edgar Gosiewski, 1964-2010, wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm, wybitny patriota. W 55. rocznicę urodzin, przyjaciele i rodzina. Bardzo się cieszymy i wszystkim dziękujemy. Zawsze mówię, świętokrzyskie cudne. Pracowałem jak tylko potrafiłem. Wszystko zrobiłem, co mogłem zrobić na tej ziemi. Dziś społeczeństwo Kielc odwdzięczyło mu się, postawiło mu pomnik, żeby podziękować za jego ciężką pracę. To symboliczny i piękny znak uznania ze strony społeczeństwa ziemi świętokrzyskiej. Cześć jego pamięci. Podpisał Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przemysław Gosiewski był chyba, a nawet na pewno, najbardziej niezwykłym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałem. A tak się składa, że spotkałem w życiu bardzo, bardzo wielu ludzi. Był człowiekiem niebywałej energii, człowiekiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, człowiekiem, którego nie można było zatrzymać ani zniszczyć. Niech odpoczywa w spokoju i niech będzie pamiętany na tej ziemi i w całej naszej ojczyźnie, bo zasłużył na to jak bardzo niewielu innych. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem. Złożono więcej m.in. od Komitetu Budowy Pomnika, Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Senatu, Premiera, Prawa i Sprawiedliwości, władz wojewódzkich oraz samorządowych. Miasto Kielce reprezentowali m.in. prezydent Bogdan Wenta ze swoimi zastępcami Danutą Papaj i Marcinem Różyckim. Były kwiaty od delegacji związków zawodowych, różnych instytucji oraz rodzinnego Darłowa. Na prośbę rodziców Przemysława Gosiewskiego wyłożono księgę pamiątkową, która zostanie umieszczona w zbiorach Izby Pamięci poświęconej mu w jego rodzinnej miejscowości. Ceremonię odsłonięcia pomnika poprzedziła msza święta w Bazylice Katedralnej. Po niej złożone zostały kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Przemysława Gosiewskiego oraz ofiary katastrofy smoleńskiej.